A więc tak, siemano witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Mateusz oraz Emilia. Będziemy sprawdzać, kto z nich zna mnie lepiej. Prawdopodobnie nikt. Ja mam przygotowane jakieś pytania, na necie znalazłem, w sensie będę wybierać teraz tych pytań, więc tam będzie. Ja mówię coś, wy musicie zapisać na tych i tyle. I zobaczymy, kto odpowie dobrze. Kupkę wygrywa osoba, która zna mnie lepiej po prostu. Zanim rozpoczniemy odcinek, łapka w górę, subskrypcja, żeby wbić 100 tysięcy subskrypcji, bo prawdopodobnie widzicie to jeszcze zanim te 100 tysięcy mamy, więc bardzo fajnie, jakbyśmy je mieli, żebyśmy mogli mieć drugi taki przycisk, jak tutaj ma Emilia, tym, że ona ma jeden, a my byśmy mieli dwa. Ale możecie też wbić na mój kanał i tam zasubskrybować, ja wtedy też będę miała dwa. Możecie pomóc, by Emilia również miała, tak samo Jagieł też ma kanał. Ja to tam jeszcze 2 lata. Zadajemy pytania, uwaga. Pierwsze pytanie takie na rozruszanie się. Data urodzin. O kurde, to będzie ciekawe. Dobra, no. No, co macie? 29. Ja to będę 19. Emilia ma dobrze. Yeah! Ja wiedziałem, że jest 9. Yeah. Ale za każdy raz się mylisz, ale myślałem, że powiesz dobrze. Z tego powodu, że ty masz urodziny 19 dni przede mną. No ale wiedziałem, że 9. No niestety, pytanie, że tak powiem, na korzyść Emilii, czyli 1-0. W takim razie kolejne pytanie to jest, jaki jest mój ulubiony kolor? Jezu. No dobra, no. Pomarańczowy. Pomarańczowy? Czarny. Czarny. No i teraz tak, pomarańczowy wiem, że tak bardzo pod content jest, tak, tak, ale jest to jest mój ulubiony kolor, jeśli chodzi o Minecrafta. Zawsze wybieram tam jak już ten pomarańczowy, ale ogólnie ja bym nie założył się, nie ubrałbym się na pomarańczowy. No dobra, ale nigdy. Ja też na przykład, nie wiem, lubię niebieskie, bym się nie ubrała na niebiesko. Ale to nie jest mój ulubiony, bo gdyby ulubiony jest mimo wszystko czarny. I najwięcej chodzę po prostu w czarnych rzeczach, nie? A biały ci się nie podoba? Biały mi się podoba, ale białego nikt nie dał. Jak ma na imię mój pies? Ja nie wiem, co piszę. Napisz ten, tu wiesz, jeżeli będzie już blisko, to... Dobrze, Milo. Oboje napisali się dobrze. Tak, możecie sobie oboje dać punkty, albo oboje nie dać punkta. Dajemy punkta. Dajemy. Za poprawną odpowiedź. Dajemy. W takim razie kolejne pytanie. Czekaj, bo ja tutaj muszę znaleźć. Uwaga, kolor oczu. O nie, nie mam pojęcia bladego. Specjalnie spojrzałem nie na was. Nie mam zupełnie pojęcia. Nie wiem. Ja szczerze mówiąc sam nie wiem. Ty wiesz, jakie mam oczy? Brązowe odpada, zielone albo niebieskie. Dobra. Dobra, ja sam zielone. Ty napisałeś co? Piwne. To nie wiem, musicie sprawdzić. Nie wiem, kurde. Jakie zielono-niebieskie. Nie wiem, kurde, ja nie umiem nigdy w kolor oczu. A ja dałem piwne. Piwne. Ja to zobaczę. Na pewno nie zielone. Ja? No ty masz takie brązowe. No. Piwne są bardziej brązowe. No. Ja czyli bardziej ty byłaś bliżej. Bardziej nie, nie miała punkta. Z zielonym. No nie, no, wydaje mi się, że... No, widzisz, dobra, masz tylko punkt. Ile mam wzrostu? Ja nie mogę, ty pytajesz, nie wiem. Co? 74. A ile? 75? Uznam wam to po prostu, bo ja sam dokładnie nie wiem. Wiem, że mam ponad 1,70 m, ale ile dokładnie nie wiem. Tak, no ja mam 1,70 m, no to ja się tym sugerowałam. Jako, że nie wiem, to po prostu zaliczę tu i tu. Jaka jest moja ulubiona potrawa? No, jedzenie. Coś, co najbardziej lubię jeść, coś, co mogłem jeść zawsze. Są dwie rzeczy, są takie dwie rzeczy. Jedną z nich dacie, to będzie git. Możecie dać dwie opcje po prostu. Dwie opcje. I jeżeli jedną z nich traficie, to jest ten, no, tak zróbmy. Jesteś gotowy? Ja mam jeszcze jedną rzecz w głowie, ale nieźle, nie będę ryzykować. 3-4. Ja mam jajecznica albo tosty. Spaghetti i sushi. Nikt z nie trafił. Czy to jest bo to kurczak teriyaki, czy coś tam? Nie, nie. To jest kurczak, ale kurczak z ryżem i z mango. Druga rzecz, a druga rzecz to makaron z krewetkami. Co? Jak ty myślisz w ogóle jakieś rzeczy? Jest kozak totalny, naprawdę. Dobra, jaki ma znak zodiaku? Jezu, dla mnie ogólnie ty znasz to. Może dać to albo to? Dobra. No nie, no bo tu jest bardzo sprecyzowane, nie? Dobra. Masz ograniczoną pulę. Ja nie mam pojęcia, jakie są znaki zodiaku w ogóle. A w październiku? Kurde, nie mam pojęcia. Byk. Nie, byk, ja jestem bykiem, ale z kwietnia. Nie. I brakuje mi tego jednego, kurde, po środku. Bliźniaki? Ja nie wiem. Dobra, ja się chyba poddaję. Jest panna. Dobra, panna wpiszę. Uwaga. Uwaga. Miałam to w głowie, myślałam, że to jest jakoś w lutym. Ja jestem panną, a moja mama jest z października i jest wagą i po prostu, że to jest końcówka, to strzelałem tak. No ale dobrze, dobrze, że tak powiem, to zrobione. Dobra, jaki jest na dany moment, bo to się zmienia, wiadomo, mój ulubiony artysta muzyczny. Taki, którego dużo słucham ostatnio, bardzo lubię. Drake, nie wiem, nie wiem. Post Malone. Wiesz skąd to wiem, bo jak wchodzę na Spotify'a, wiecznie słucham Post Malone. No, na nowa jego płyta jest świetna. Widziałam Justina Biebera. Znaczy też, bo to nową płytę też ma dobrą. Ja punktu? 4. Dominacja genetyczna. No, dobra, dobra. To wiesz, będziecie cały czas są, a ja... No, ale też gadałem z nim o tym. Dobra, kolejne pytanie w takim razie. Ile miałem dziewczyn w swoim życiu? No właśnie, to możecie sobie wybrać. Czy chcecie oficjalne? Oficjalne. Dobra, to jest łatwe. No to niech będzie. Jedno XD. No tak, miałem jedną. A nieoficjalnie ile? Znaczy nieoficjalnie. Nie, nie, nie. W sensie, nie w sensie były takie, wiadomo, podstawówkowe jakieś ten. Podstawówce 18.
jak chce się napić soku z owoców jakiegoś. No kurde, no patrz, ja ale... w ogóle nie sam z tego czasu, skąd ja mam wiedzieć, jaki to ale, sok ale... się? Bo to jest charakterystyczne i jak pomyślicie, to dojdziecie do tego, możecie obaj do tego dojść. Charakterystyczne to jest. Charakterystyczne, tak. Ale to jest moim zdaniem najfajniejszy sok z kilku powodów. Co masz? Co tu jest napisane? Aha. Ram mango. No to nie zgadliście. Grapefruit. Grapefruit? Ja zawsze whisky z sokiem. A, no tak. Najfajniejszy. Bo on ma taką troszkę gorzki, trochę kwaśny. Idealne. Dalej. I przy okazji słodki. Co wolę bardziej? YouTube czy Instagram? Ale pod jakim względem? No, którą aplikację bym wybrał, gdybym mógł jedną wybrać tylko do końca życia? YouTube. No mówię, że proste, kurde, jak ja mam na Instagramie ledwo co robię. Tu jest jakieś pytanie, czy dotknąłbym żabę? No. Czego się boję? Nie, że boję panicznie, na zasadzie, że widzę pająka już pająk, nie? Bo czegoś takiego nie mam. Już skończ pisać tyle. Ja mam, że śmierci kogoś, kogo kochasz. Starości. Na przykład rodziców. Starości. No, ja miałem akurat na myśli samotności. Ja o tym z tobą gadałem, na Q&A ostatnio też coś tam było, więc nie słuchał. Bo tam gadaliśmy właśnie o tym, że jakie mam obawy w życiu. Tam ktoś zadał takie pytanie i tam było właśnie, że no ja powiedziałem, że tego samotności, ale to chyba tak stwierdziłem, że każdy człowiek chyba, a ty powiedziałeś wtedy, że ty się boisz niedołężności. Że nie chciałbym kiedyś być tym piątym kołem u wozu w jakiejś w rodzinie, nie? Że ja już tam podycham, trzeba przewijać i tak dalej, no. Kto dalej dostaje punkt? No nikt. Okay. Mega. Okay. Ile macie punktów? 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dobra, czyli teraz muszę zadać jedno takie pytanie, które sprawi, że albo jest remis, albo wygrałem. Dominacja genetyczna, mi to jest napisane. Imiona rodziców. Ojej, nie mam pojęcia. Dobra, czekaj. No ja na przykład jakbym już mnie spytała o twoich rodziców, to bym nie odpowiedział. Ja wiem, jak wygląda twój tata. Ja próbuję sobie, jak imię do niego pasuje. Ja też tak sobie myślę. Czekaj, bo ja muszę pomyśleć. Ale pytanie zadałem. Godne pytanie finału. Godne pytanie finału. Przepraszam bardzo. No ja strzeliłam. Ja mam Roberta. Ja dałam Grzegorz. A imiona ty trafiłaś, a ty nie. Kurde, Monika! Wiedziałem, że albo Joanna, albo Monika. No i teraz pytanie, co w tej sytuacji? No bo teoretycznie poszło ci lepiej od Mateusza, ale nie zgadłaś w 100%. Dobra, mamy remis, pytanie, kto wygrał. Nie, no właśnie nie remis, bo... Pół punkta masz. Bo ty masz pół punkta jakby, dlatego teraz bym właśnie zrobił jeszcze jedno ostateczne pytanie, które zdecyduję. Okej. Okay. Ooo, mam! Gdybym mógł przywrócić sławną osobę do życia, jaka by to była osoba? Sławną osobę. Sławna osoba, która już nie żyje, gdybym mógł przywrócić do życia. Ja więc strzelam. Dobra. Michael Jackson. Ja też dałam Michaela Jacksona. Ja moje trafiliście, no nie wiem. Tak? Ja nie mogę. No i kolejne pytanie muszę szukać. O, mam! Ja myślałem... Na co mam alergię? Powiem tak, że to jest taka alergia, która została u mnie stwierdzona, ale... Wiem! Ja dałam kurz, raz koty! Nie, ja powiem, zgodliście. Pleśń. Pleśń? No, dlatego... Co to jest alergia? Dlatego nie mogę za długo z jagiełem przebywać, bo ma takiego grzyba na stopach, że mnie wykręca po czasie. Ile lat chodziłem do szkoły muzycznej? Na fortepian. Bo ja dałem 9 lat. To było łącznie, ja dałem 3 lata na fortepian. 3 lata na fortepian? No 9. Czyli dobrze napisałem. Dobrze napisałem 9 i tak. Potem mówię, kurde, może 9 to ty chodziłeś może na łącznie do szkoły muzycznej. Ja łącznie chodziłem do szkoły muzycznej, 9 plus 2, 11. No i... Czyli co, jak to wygląda? Wygrywasz pół punktem, tak? Pół punktem, no. Pół punkta wygrałeś. Wygranej. Dziękuję bardzo. Mega emocje, no. Pół punkta jeszcze, tak akurat. Ja byś dominacja genetyczna, pół punkta. No jest dominacja genetyczna. Przekazanie oficjalnej stówki. Nie wydam na głupotowiec. Nie wydaj. Dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Pozdro, wbijajcie do nich na kanały. Hello. Dawa.